Chciałem podziękować wyborcom. Ponad 40 tysięcy głosów, które uzyskałem w wyborach to olbrzymie zaufanie yy, i to traktuję jako też zobowiązanie do dalszej działalności, które chciałbym publicznie kontynuować, bo od 2006 roku gdzieś w tej działalności publicznej, będąc radnym Rady Miejskiej nie Góry przez trzy kadencje yy, byłem. No, no, za kilka miesięcy mamy wybory samorządowe, pewnie będę gdzieś w tych wyborach uczestniczył. Dziękuję, dziękuję wyborcom za, za, za zaufanie, za ten oddany głos. Złożę gratulacje dla Marcina Zawiły w związku z wygraniem wyborów do Senatu, bo y, to jest zaszczyt pełnić funkcję senatora. Y, takich ludzi jest tylko stu w Polsce, więc Marcinowi Zawila gratuluję. No, teraz jest trend na dzisiejszą opozycję, Platformę Obywatelską. Zobaczymy. Dostali mandat od wyborców. Mam nadzieję, że dobrze będą Polską rządzili i mam nadzieję, że także będą tutaj nasi przedstawiciele dobrze dbali o Kotylę Jeleniogórską. Natomiast my jako Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie przejdziemy do opozycji. Będziemy, tak jak to pan przewodniczący Terlecki powiedział, że będziemy wymagającą opozycją. Nie totalną, ale wymagającą.